zauważalnym. W tym roku to wygląda inaczej, choć w kwalifikacjach miejsce 10 zajął reprezentant Japonii. No, wysoko, bardzo wysoko zawiesili, bardzo daleko położyli poprzeczkę Polacy w tej pierwszej serii. Ryoyo Kobayashi i za chwilę wszystko będzie wiadomo po pierwszej serii rywalizacji. Coś niespokojnie to w locie wygląda u Japończyka. Nie był to daleki lot. Nie był to daleki lot. Nieco tylko za posebny metr. Czyżby pierwszy konkurs poza 10, poza 7? Przynajmniej po pierwszej serii. Tak to wygląda. No, po pierwszej serii też mu się zdarzało, że bywał dalej, ale aż się schwycił za głowę, bo wie, że nie był to udany występ. Będzie bonifikata za wiatr, bo on z tej trójki kończącej miał najgorsze warunki. Jak tam na progu? Na progu no, wyglądało wszystko jak zwykle. Wszystkie też noty dosyć. 17, 17,5, 1,18. Odległość 205,5 metra. No to będzie chyba miejsce w drugiej dziesiątce. Może być druga dziesiątka. No, skrócony rozbieg, więc on oczywiście tak, no, ponowił, ale tu lądowanie rzeczywiście to jest szczęśliwe. 17 punktów to taka słuszna nota. No tak, 12 miejsce. I strata do lidera.